Dzień dobry, cześć i czołem. Witam was bardzo serdecznie na kolejnym streamie. Poruszę standardową kwestię w POE, czyli jak zarobić, a się nie narobić, czyli generalnie jak zarobić. Prosta kwestia, grać. Zrespiłem już kolejnego Syrian Exarcha, jestem po zabiciu go. Jak widać jest na zero, mam 4 Voidstone'y. Zbieram mapę Crimson Temple. Jak na razie dropnął nam drugi staw. Pierwszy jest na selce za jako sześciolink polinkowany, zrobiony do gotowca na perfect rollce. No i na dzisiaj myślę będziemy spadać na mapki szesnastki, farmić. Farmić, jeszcze raz farmić. Biorę Junę. Wyjściowo zostaje nam do ubicia Świrus, Cortex, Shaper, no i Maven Defiret. Siedzę dalej na Delirze. Na razie nie ruszam Blightu. Nie chce mi się. Delirę trochę bardziej czuję jak Blighta. Rytual, no dobra. Oho. Mapa się nie doczytała, chociaż chwilę grałem i było w miarę spoko. Ale, no jak widać, POE to POE. Standardowo. Powoli zaczynam się przyzwyczajać do czegoś takiego. No tu to co jest? Czemu one są? Aha, bo mam sentinela odpalonego, temu one takie twarde. Uginąć. No. Pięknie. Ogin. Dziękuję. Ja sobie tylko ustawię. Tak, o, żeby trochę więcej wyciągać. Veiled mod, spoko. Veiled mody chcę, bo jak na razie zbieram te crafty. Increased effect of non-damaging elements, ok. Damage recoupy tasmana, też nie najgorzej. Task charge. Tragedii nie ma. Mogłoby być lepiej, ale źle też nie jest. Kobalt pandemonium to nie. Oj. Główną kwestią na zarabianie jest tak naprawdę tylko granie, bo co się w POE nie będzie od Janie Pawlało, to tak czy siak zarobimy. Alwa, Niko. No, oczywiście mniej lub więcej, ale zarobimy. Rytuale, Blighty, Delira. Wszystko co chcemy tak naprawdę. Breach'e, nie breach'e. Everling Blade'y muszę sobie to wpiąć. Jakieś Einary nawet. To nie muszą być jakieś duże zarobki na początek. Oczywiście warto zarobić jak najwięcej, bo to nam definiuje progres na naszych postaciach. Ja nie mówię, że nie, bo tak jest. Ale jeżeli nie mamy jakiegoś buildu, to rushować. Jak najwięcej punktów na Atlas, jakieś kombinacje w stylu, nie wiem, tutaj może ze dwa punkty, tu jakaś Delira, tu jakieś, nie wiem, Blighty, tutaj coś, żeby tego po prostu jak najwięcej. Po chwili definiować się już, gdzie chcę wywalać punkty.
co chcę robić, na co mój build będzie w stanie sobie pozwolić, co będzie spokojnie czyścił, co będzie problemem. I odpowiadając na te pytania, zyskujemy jednocześnie informacje, na czym możemy zarabiać. Mój build, dajmy na to, na Blighty dobry nie był na początku. No teraz nie wiem jak jest, nie sprawdzałem. Przerobiłem się na Delirę i Delirę robi. Może nie jest top 1 do Deliry, ale robi. Więc na dobrą sprawę... Simulacrum nie próbowałem jeszcze. Na razie upgrade'uję, ale... Delira wystarczy, jak najbardziej, na początek. Robię mapę z Delirą, ściągam loot, co lepsze rzeczy sprzedaję, traduję, kombinuję. I z tym wszystkim idę do przodu, coraz dalej. Harvesty przy okazji, o. Dobra kwestia też pod dropy, jak najbardziej. Pod crafty to jest zupełnie coś pięknego. Tylko to już jest zaawansowana kwestia ze względu właśnie na crafty. Bo tutaj no było nie było, jakaś podstawowa wiedza o craftach by się przydała. To jest 16, więc ja odskoczę. No 16 już staram się robić na twardo. Nie schodzę z nich. O tak, od momentu jak wczoraj wbiłem wszystkie Void Stone'y. Znaczy wbiłem. Na dobrą sprawę kupiłem wejściówki i starałem się zrobić. No za drugim, trzecim razem posiadało. Kwestia to robić, nie stać w hideoutie. Z wyceną itemów mogę jak najbardziej pomóc. Na Discordzie jestem dostępny off-streamowo najczęściej, jeżeli nie jestem w pracy oczywiście. Jeżeli nie ja, no to prawdopodobnie chłopacy też mogą coś na Discordzie pomóc jak najbardziej. Kwestia pytać, nie bać się i pytać. Nick mojej postaci też jest ogólnodostępny, mój pop jest ogólnodostępny, można napisać, można sprawdzić. Co i jak, z czym działa, dlaczego tak, dlaczego nie inaczej. Z wyceną przedmiotów jak najbardziej też mogę pomóc, to nie gryzie. Kwestia to się nie bać i napisać. Tier 2 Lightning tutaj mam. Tier 1 Lightning, Tier 3 Fire, czyli potrzebowałbym na dobrą sprawę coldów. Jakichś dobrych. Jakichś dobrych coldów. Physical Defense, Lightning, kryty. Kryty no zrobię, bo chcę drzewele gdzieś tam wyciągać. Wow! No niestety, dyntka. Nie ma się co zrażać. Wracamy na mapę, idziemy robić z powrotem. Na ten moment meta jest znana, więc myślę, że nie będzie problemu z jakimś dobraniem buildu. A jeżeli, no to zdziwię się nie mało, nie słabo. Ale tak czy siak, no kurczę, zdarzy się, owszem, może się zdarzyć, ja nie mówię, że nie. Tylko wybrać dobry build. Na początek na pewno build z jakiegoś guide'u, w miarę dobrze wytłumaczonego.
Dobrze rozpisany guide i nie powinno być najmniejszego problemu z stworzeniem buildu, z ograniem go. No i tak naprawdę, kurde, tak naprawdę im więcej wiemy o buildzie, tym więcej jesteśmy w stanie zyskać, bo grając kilkoma buildami, typu nie wiem, jakieś damage overtime, jakieś fizykale, później jakieś miniony, zyskujemy wiedzę na temat itemów na kolejne buildy. Później już tylko sprawdzamy poba metowych buildów, czy w ogóle buildów, które są na Poe Ninja w miarę tam ogrywane. Sprawdzamy, pod jakie itemy mniej więcej idą. No a później zostaje nam tylko klikanie na zasadzie dobra, to jest grane, to nie jest grane, więc szukam czegoś takiego. Określam się do kilku przedmiotów. Najłatwiej jest z przedmiotami defensywnymi, no to rzecz jasna. Resy, życie. W przypadku butów jeszcze do tego movement speed, żeby to sensownie siadało. Na dobrą sprawę tyle wystarczy. I to byłoby z defensywy. Wyceniamy po defensywach. Nie klikamy nic dodatkowego, tylko wiadomo. O, i tu mi siadły dwa crafty, pięknie. Jeżeli są to resy, jest to life. No kurde. Są dodatkowo jakieś, nie wiem, life regeny czy inne tego typu, no to jeżeli to nie jest mod, który jest pożądany, nie ma sensu go nawet sprawdzać. Zwyczajnie nie ma sensu go sprawdzać, to nam zawyży ceny. No i na Awakened Trade warto zaznaczyć exact role, żeby znajdowało nam te same rolki. Co my tu mamy? Same chaoski. Mam coś pod chaos? No tak nie bardzo. Poroluję byle co, może coś ciekawego siądzie, ale wątpię. Co mnie tu... Boże drogi. Przez te lagi naprawdę niewiele zrobię. Imperialki sobie zostawię. Ale to jest ostatni portal, zajebiście. A ja tu mam jeszcze chyba... Tak, mapę nieskończoną. No, rusz się. Ktoś tu ma chyba permafrosta. A, i tu jest jeszcze rytuł. Zajebiście. Kolejny rytuał stracić ze względu na harvest? Nie bardzo. Rytuał daje stanowczo za dużo, żeby go tracić. No, rusz się. Mamy coś ciekawego? Mamy trochę przecenek, więc ja sobie je już na dzień dobry zdeferuję, żeby nie było. I można lecieć dalej. Wyciągać te moby. W razie czego przecenione jest, więc nawet jeżeli dentka gdzieś tu wyskoczy, to myślę, że nie będzie aż tak bolało. Po prostu odbierzemy sobie pozostałe dropy.
Harvest daje nam dużo możliwości. Jasne, że powinienem mieć. Sek. O, nie wiem, czy mam. Sprawdzę. O mapie. A, tu jest jeszcze juna do zrobienia. I to jest ostatnia junka. Dobrze, no to najpierw ogarnę. To jest końcówka mapy i podejrzewam na bossie będzie. Tak, ostatni rytuał. Jeżeli jest końcówka mapy, to raczej to jest więcej jak pewne. To pociągniemy najpierw bossa. Dobra, zrobimy tak. Podejdę do niego, szybciej go rozwalę. O, właśnie o tym mówię. Trochę burstu zarzucimy. Wyłożyć się wyłożył. Jedziemy z rytualem ostatnim. I zaraz Hohajowi sprawdzimy, czy mamy channelingi, ale mam non channelingi, więc powinienem mieć channelingi na dobrą sprawę. Wow! No dobra, i co my tu mamy? Chaos resy. 800, no kupię, przeroluj. Create damage over time, attack speed with close bleeding. Dexy. Najpierw przecenię, nie przecenię. Jestem w dupiu. To mogę kupić, dobra, a to? Dobra, no kupię tak, kupię tak. Idziemy tą junę ściągnąć. Idziemy tą junę ściągnąć. Ściągamy junę i sprawdzamy na channelingi. Kameria by ładne obrażenia w pysk wyciągnęła. Dobra junka. Szybkie unveile. Frenzy on crit, spoko. Mana i energy shield na fokusie, też spoko. Dobra. I jedziemy. Non channel. Channele? Czy non channel on chciał? Channeling. Ring. Jasne, że mam. Tak, mam. Pojedziemy, channelingi.
Teraz bym szukał auga life'a w tym parweście. Cztery chaosy różnicy mi nie zrobią. A jak kolega zadowolony, to wystarczy. Gruby tradzik wchodzi. Aż się cofnę z mapy. Chaosy. Więc kolega ma mi do zapłaty 3 eksy, 122 chaosy. Dobra, te dwa chaosy Hugo niech mu będzie. Mamy 6 eksów. Ile dobre klowy teraz kosztują? Pokażcie mi, ile dobre klowy kosztują. Ja szukam klowów z Elemental DPS-em około 700. A takie klowy kosztują, o kurde, 3 eksy. 4 eksy to jest 800. Tutaj już. No dobra, no to jedziemy wyżej. Atak per sekund, chcę 1,9 i wyżej, i klowy od 700, nie, 800. I tu mamy 9 eksów i tu już przegiąłem, bo w kieszeni mam tylko 6. No dobra, no to wracamy, 750. I tak mniej więcej będziemy szukać i tu 6 eksów akurat. Ale tu koleś ma poison, to mi nie bardzo. Cold dokraftowany, fire rest, no nie bardzo. Crit multi, attack speed, lightning cold, attack per second. Koleś ma attack skraftowany, czy ja mogę wkraftować, dajmy na to, nie wiem. Tutaj co mam, to mam wszystkie safiksy zajęte, ale ja sobie sprawdzę w ten sposób. Zjadę na safiksy, bo attack speed to safix. I czy ja mogę wkraftić, dajmy na to, attack speed while tego, to nie. Trigger blood rage. Aha, i to jest za exa. Z wysokim attack speedem. Z wysokim attack speedem to jest za exa. Ja bym za te 7 exów kuźwa od niego kupił to, tylko muszę exa wymienić. Napiszę do ziomka, czy masz może exa na sell, bo mi brakuje jednego. Po ile jest Exalt? Exalt jest po 174. Kupię Exa, dam 180C. Nie. Nie, to nie. To spadaj na drzewo. Szukamy dalej. Czy ja mam tutaj kogoś? Sprzedałbyś mi exa za 180? No, potrzebuję jednego dosłownie, żeby kloa wymienić. A ten klołek jest ładny. O, pięknie. To chwilę poczekamy i będzie Claw. Claw 1,95 attack speedu,
760 elementala. Chyba, że znajdę coś niżej. 1,9, ale to za 8 eksów. Nie. Osiemseta, a ile są maksymalne? No, fajno. Sto pięćdziesiąt eksów. Nie no, takie są spoko, ja nie mówię, że nie. Ja się czaję na tego jednego, żeby tylko ogarnąć. Aha, muszę swojego klowa tylko odebrać. Skraftował. Ten claw ma 558 dosłownie elementala. Więc wymienię o 200 elemental DPS-u. Z czego zjadę trochę za tak speedem, ale postawię Blood Rage'a za exa w późniejszym czasie i zboostujemy to. Bo Blood Rage... Jak działa Blood Rage? Zaraz wam wytłumaczę. Blood Rage. Atak Physical Damage liczy as life, ale zabiera nam max life'a i Energy Shield'a jako Physical Damage. Szkoda, że tu jest atak Physical Damage, przez co nie wsadzę Blood Rage'a. Ten atak speed jest spoko w takim wypadku. Mój błąd. 100, 50, 60, 70, 80. Jedziemy do ziomka. Czołem, Planeta Gier. Nie zauważyłem wiadomości. Muszę sobie czat odkryć bardziej. W takim wypadku kupimy klowy, o ile będą chcieli nam je sprzedać. Zgadza się, dobrze. Dzięki. Dzienna. I teraz piszemy do ziomka, że chcę kupić jego klowa za 7 eksów. No i czekamy, aż odpowie. Na dobrą sprawę. Bo nie ma jakichś specjalnie dobrych kolejnych. Przynajmniej nie widzę na ten moment. Więc jak on nie odpowie, to zostajemy na klowach, na których jesteśmy. O, pięknie. Teraz trzeba sprawdzić, żeby nas nie wyskamował, jak to wygląda. To są Morbid Scratch. Morbid Scratch. I tak to wygląda właśnie. Mana Regen. Mają Mana Regen? Ja, mają Mana Regen. Dobrze, trzymaj. I teraz tak. Żeby wam pokazać, jak to dokładnie wygląda, wyłączę wszystkie aury. Łącznie z precką. Poczekam, aż charge zejdą. Wyjmę Markon, Hita, preckę i Assassin's Marka. Wszystko zeszło, mamy tylko jednego charge'a. Z jednym charge'em 35k200. Tego charge'a nie cofnę. Włożę tego kloa. 40. 35k200. A 40. 700. 800 w sumie. Więc teraz tylko to zlinkować. I zrobić kolory, ale te kolory to zrobię tak o. Klikamy tak. Odpalamy się. A ten claw tier 2, tier 4, tier 4, tu mamy tier 3, esencja. Tier 1, crit multi, mana regen. No i attack speed. Na tych klowach tutaj. Więc dwa razy esencją robione klowy. Spoko. Takie coś. Mamy crit multi. Mamy atak ten. Mamy elemental damage. Po tym nie będę szukał. Są za 4 eksy, więc może nam się zwróci, jak wystawię je za 4.
Upgrade jest. Coś takiego, to już jest 100C. No dobra, no to wystawiamy za 100, za 90C powiedzmy. No i śmigamy na mapę zobaczyć, jak się nam zmienił damage. Attack time 0.15, 0.21. Zależy jeszcze, którego mamy, czy mamy charge, czy mamy wszystko poładowane. Nie powiem, klowy ładne. Tym bardziej, że na quality mają attack speed. To jest 1.95 attack speedu i 767 dokładnie. Elementala. Jeszcze sprawdzę. Tak, 767, 1.9 attack speedu. 850 DPS-u jako fizykala. Znaczy generalnie jako DPS-u. No i teraz to tutaj mamy one-shoty. Moment, tak? Tak, DPS-u. Damage per second. Kolejny rytuał. No i Sentinel nam ładnie buffuje te moby, że ich nie one-shotujemy, tak? Byśmy czerwoną mapę wyone-shotowali. Cofnę się ze względu na asasyna, którego tu mamy. Ponieważ nie chcę się na nim wyłożyć. Od czasu do czasu zmieniamy oczywiście pozycję. Bo na tym buildzie trzeba się repozycjonować. I jedziemy dalej. Ups. Vayne'sy mi założył. On? Nie, on ma Flamewavera. Więc nie powinien zakładać Vayne'sów. Drop. Tak, modifiersów nie chcę. Wolę te armorki mieć zniżone troszkę, chociaż to jest moja defensywa. Ale to quality jest spoko. Teraz tak, plus jeden Corel to na pewno. Elreon siedzi w researchu, więc zostawiamy go tam. No i czyścimy. Odpalamy wale w razie co, żeby po prostu przyspieszyć. Kolejne kwanty, spoko. Trochę tych kwantów narzucamy, ciekawe co się będzie działo. Drop Eldritch Currency Items, ok. Czyścimy. Uła. Nawet nie wiem. Nie mam zamiaru pytać, co to było. Level wbity, więc można trochę. Level wbity, więc trochę można. A, tu jest w ogóle Exile. No dobra, dawaj go. Totemy biją po 44 i 50k. 52k w sumie. Więc nie ma źle. Spider Forestki, ok. Tragedii nie ma, wolałbym Crimson Tempulki, bo chcę je farmić. Zresztą tak jak większość graczy na dzień dzisiejszy, ale się nie dziwię, mapa ma fajny layout. Dropi na niej karta na Mage Blooda. Tak, o, więc nie dziwię się, że gracze chcą to farmić. Uuu, no i dupa. Za blisko stałem mobów, użyłem Sentinela. One się pobuffowały i było tyle.
A, bo tutaj jest ten Exile. Temu tak to wyszło. Carnal Mites wezmę. Tędy chyba. A nie, tędy. No co jest do jasnej cholery? Co to było? Zaraz zrezygnuję z robienia tych lava champsów. Strasznie zakręcona mapa. Na otwartych mapach więcej mobów i mniej padam, bo czyszczę szybciej. Nie, no nie wierzę, co? Ja po prostu nie mam pytań do tej mapy. Wywalone w nią zaraz. Tylko rytual. Przeceń mi to. Nie mam w pompie, wychodzę z tej mapy w cholerę. Olewamy lava jumpsy. Life'a do tego nie dokrawcę, bo już mam life i life regen. Ale movement speed można. Spróbujemy. Movement speed z cannot be chillem, najwyżej chłopakom do gildii się wrzuci. Tutaj. Będziesz 20. Będzie 20, dobrze. Co my tu mamy? Coś takiego. No i to jest 50C. Jak się nie sprzeda, to chłopakom w gildii się wrzuci. Często deal double damage, czemu nie? Wróć. Ile ja w ogóle mam? 12, 16, 30, niebieskich mam mniej. Dobra, no to wystawiamy to. Tu już nie mam za bardzo miejsca, no to tutaj. Takie 45 chaosów, niech sobie wisi. Papuć. Jedziemy dalej. Mamy Dionsy, dwie mapy, no to dawaj dwie mapy Dionsów. Dionsy poczyścimy jak na razie. A najwyżej wylatamy misję Kiraka. Jako zwykłe mapy. Tylko tam może z drugiej strony dropnąć wszystko, a ja wszystkiego nie chcę, bo nie wszystko lubię. Więc tutaj też jest kłopot, ale już pierwsza mapa. Ashen Woody, można pobiegać jak najbardziej. Fajnie by było, gdybym nie miał takich przycin. Bo nie widzę, co się dzieje dookoła mnie. A to nie jest dobre. Tym bardziej jak mam sentinela aktywnego, któregokolwiek. No i standardowo Corel, to już nic nam nie zrobi. Jurgen.
Torel, Jorgen i Hilo, Kjorgin, pan Jorgin. Na Jorgina to my szybko zamykamy. Ekspedycja. Ekspedycję chyba na końcu zrobię. Grand Eldritch i Chor, spoko. Esencja, jakieś takie, odpalamy pierwszego. Wow. Co tu ma takie pieprznięcie? One shot. Chaos Weaver i Soul Eater. One shot białym atakiem. Spoko. Pojadę w takim razie drugą stroną mapy. Ugitki już dropią na fajnych poziomach. Ją chcemy tu zostawić. Głów może tak się pobawić. Tutaj jest Yuna, więc klikamy. Damage per frenzy. Uuu. To jest damage while focus. Pozbieramy co się da, żeby tylko pokrawcić. Physically często bleeding. Okej. Okay. Żółwie? Tak, cause bleeding, no. Dob. To mogę wywalić i doublecik zbieramy. Fujitki zostawiam, bo fujitki mi nie są aż tak. No i na tego pana muszę uważać, bo ten pan mi z białej łapy wysadził kuźwa full HP. Co my tu mamy? Basic currency, no dawaj. Ups, czyżby? No nie, nie wywalę się. Jeszcze nie. Co my tu mamy? Logbook Runic Monstersy. To bym chciał zrobić. Logbook Runic Monstersy, o kurde. Dwa razy, no dobra. Imion to kursy, okej, okay. Najpierw pójdziemy tak. Najpierw chcę iść tu. Potem chcę iść tu. Kolejne mogę tu. I teraz trzeba te runic monstersy łapać, nie? Tu. Tu. Tak by to wyglądało. Odpalaj.
I teraz na dobrą sprawę mógłbym się zająć dropieniem esencji i próbowaniem wykrawcenia sobie 3 razy tier 1 Claw'a pod elemental. W późniejszym czasie pewnie to będzie Omni, jeżeli w ogóle dropnę bądź kupię. Ale zamysł jest pod Omni jak najbardziej. Co my tu mamy? Caster, Physical Fire. No dobra, to i to mogę wywalić. Pardon. To nie wiem w ogóle po co mi. Białe mapy, żeby crafty dodawać. Attack damage, coldy, cold fire. Dobra, fizykala olewam. Lightning Defense Unique, ale tutaj mamy zmianę emblematów albo Bridgestone'ów. Jedziemy w ten sposób. Sentinela wywalę. Timeless emblemat, spoko, splinterki, co my mamy? Zielonego już mam, więc zmieniam same te. Caster Physical, Defense Lightning, no daj mi Caster Physical, no. Z Physicalem za wiele nie zrobię, ale spróbować można. Bum. Kasterki na początek, a kasterki ja chcę wysadzić w to. Fizykale mam w co? No niby mam w co. Tutaj mam jakieś podstawowe itemy. Caster Fire, Cold. Task Enchanty? Nie no, Caster Fire. Dobra, cofniemy się, ponieważ dropu jest dużo. Ja już nie bardzo mam miejsce na to wszystko. Fajery. Fajery mam gdzieś tu, nie? Tu. No, było blisko 3. Było blisko, ale jeszcze nie ma. Caster. Może coś przejdzie? Nie. Dobra, cofniemy do hideoutu, zrzucimy gear i możemy... zrzucimy loot i możemy wracać od nowa. I możemy wracać od nowa, zarabiać. Life Dex Cold, ok. To by można w sumie syntezować z czymś takim. Mam Dexa tier 1. Tak, tier 1. To mam Strength'a tier 1. Inte. Spróbujemy. Spróbujemy, spróbujemy. Jedziemy. I raz. Dwa. Trzy. ES, Dex. Int. Kuźwa, Lightning Rest, serio.
Gdyby to dało strępa, nie? To by było zajebiście. Ale nie dało. Więc zostaję do kolejnych craftów. W razie czego. Potrzebuję teraz ze strępem ringa. A takie już nie będzie trudno znaleźć. Tier 1 strength wystarczy. Tutaj zbieramy standardowo klowy, standardowo 6 sokety. Tutaj już nic nie ma. Tutaj też nie, dobra, można lecieć na mapę. Zabijać bossa, atolka nam spadła 16, co jest spoko. Będzie co dropić. Boss na burście i spada nam Feniksik. Co my tu mamy? Crab tier 4 lightning, kijowo. Dobra, no odpalamy kolejne Dunesy tak przy okazji. Kolejna Yuna. Drop zrzucamy standardowo. Ta Delira nie chce nam coś dropić. Więc zaraz będę buffował Delirę. Delirę ją orbami czystymi, które podropiłem. Entangler, a Entangler stawia nam Veinsy, które trzeba jak najszybciej zjeść. 8 pasywek na spell damage. No nie jest to może najlepsze, ale można pokombinować. Żeby wiedzieć w razie czego co jest w mecie, czy jakich statów na przedmiotach szukać, warto odwiedzać Pue Ninja, zajebiście. Pue Ninja daje nam podstawowe informacje, jakie buildy grane, jakie itemy w cenie, jakie ceny tych itemów, uśrednione, bo uśrednione bierze od najwyższych i najniższych, więc jeśli ktoś wystawi, dajmy na to, nie wiem, item za 10c, a kolejna osoba ustawi za 100c, no to uśredni nam to. O kurde, Innocence Touch. Ogień. Hilok. 6 inteligencji, no dobra, 6 wiedzy. Dobra, zbieramy i puszczamy niebieskiego. Wow! Ale się tych toksików tu nazbierało, tylko widziałem jak lecą już w dół. Dobre. I Crimson Temple, spoko. Trzy chaosy, Legion Scarab. Zabijamy Rikera. Zabieramy jego przedmioty, które nam spadły, i jazda do przodu. Dętka, nie dętka, no zrażać się nie ma co, no dętki się zdarzają, to jest kwestia zagapienia się, to jest kwestia po prostu mobów, jakieś igły w nas polecą z porkupajnów, jakieś eksplozy czy toksiki właśnie, których sam na tej mapie nie zauważyłem, zazwyczaj je widzę tam w którymś momencie, jestem w stanie odskoczyć, ale no o, tak jak teraz.
Ale to nie musi być zawsze. Często powtarzam, że dlatego gram SC, żeby móc się wypierniczyć. Nie mam zamiaru... O właśnie. Biały atak. Nie mam zamiaru kombinować tak, żeby postać była nieśmiertelna. Niech ona sobie pada. Nie za często, bo za często to też by mnie szlak jasny trafiał. Ale niech ona sobie od czasu do czasu padnie. Korona mi z głowy przecież nie spadnie. Jak postać upadnie. Rymy składam jak Mickiewicz Adam. Minus jest tylko taki, że te 10% dosia tam gdzieś traci. Aha. Nawet nie wiem jakim cudem, ale no dobra, niech będzie. Zdarza się. Kwestia to zdążyć go zabić przed tym, nim on z, nim oni pozdejmują. A, bo tu były energetyki. One mi musiały wybuchnąć na obie. Jorgin tutaj, ty tutaj, no dobra. Transmuty, roczmarki. Skoczył na łeb i do widzenia. Zdarza się jak najbardziej, mechaniki. Mechaniki leżą, mechaniki. U mnie. Czy to jest to, że chcę go na chama zberstować, a... No to nie zawsze popłaca taki berścik. Dodżując go zrobię więcej niż... Zrobiłbym tak o... Szkoda, że słabe rolki, bo tier 4, tier 5. Tych statystyk, gdyby to były tier 2, przygarnąłbym bez problemu. No tu mamy frenzy i frenzy on kill, ale to minimum frenzy. Nie ma jakiejś tragedii. Nie ma jakiejś tragedii specjalnie. Na razie mam ustawione Crimson Temple w favorach, ale jeszcze nie będę ich biegał. Na razie niech ich się ładna pula zrobi. Co my tu mamy? Burialka można spróbować. Tylko czy ja mam jakiegoś Cannot Leech, Elemental? O jak chucz. Nie masz może Buriala? Nie masz. Kijowo. A tu nie masz Buriala? Nie masz, ale masz Deserta na Harbingerach. No i na Strandzie masz Harvesta. No dobra, no. Pobiegnę. Po Harvest mogę biec. Kierak jest też fajnym sposobem na zarobek. Stakuję te mapy. Kilka map da, więc można sobie podpalać, pobiegać, podropić z nich. Odpalamy Sentinela, Harvest na samo dzień dobry. Więc no z Sentinelem na Harvest nie wejdę, to jest 16, więc najpierw wybiegnę trochę. Przebukujemy Sentinela.
Tak, żeby on się nam skończył i wtedy można szybko się wykańcza. No i niebieskiego dorzucimy. Wchodzimy na Harvest, standardowo portal. Physical life, change mapy, spoko. Gdzieś tutaj był minion. Padł, dobrze. Multiple maps tier lower, że plasy nie lubię, dawaj. Life. I teraz tak. Jakiś krab. Offeringi, socket numbersy, jeden atak, tu trzy ataki, dwa offeringi, rzecz jasna, że wezmę 3 na 2. Gdzieś jakiś mob jeszcze uciekł? Tutaj. Tribute, dedication i 3 ataki. Dex inta, ok, ta inteligencja ma niską trollkę, ale tier 1 dex. Tier 1 dex do mnie przemawia, caster fire. Coś takiego chcemy, ok. Fosile, katalisty chyba miałem już, nie wszystkie, dobrze, dziękuję, katalisty na atrybuty i teraz fajery, fire był tu, na large'ach zazwyczaj szukamy 3 punktów, nie 2. Z początku ligi mogą być po 2, bo to po prostu się sprzeda, ale to trzeba też tak kombinować, żeby to szybko się sprzedało. O kuźwa ty, boss tutaj nawet jest, nawet nie zaczaiłem go. To jest ta pantera wściekła. O właśnie. To ona. Bossa Harvestu ściągnąłem, no nie wierzę. I co najlepsze, ja go robię. I zginął. Mamy. Jakiego crafta nam dał? Synthesize an item. Giving random synthesize implicit. Cannot be used on unique, influenced, synthesized or fractured. Spoko. Spoko, spoko. No jedziemy dalej z mapą. Harvest zrobiony, ale to nie znaczy, że mapy skończyć nie możemy. To jest 16, więc drop jak najbardziej tutaj też będzie spoko. Przy okazji moby nie są aż tak silne, bo nie są pobuffowane przez moje punkty na atlasie.
Chociaż to by można było naprawić, żeby jednak te mapy też były boostowane przez punkty z Atlasu. Bo tutaj tak naprawdę nie ma co biegać, jeżeli już mamy zrobiony content. A przynajmniej jeżeli mamy zrobiony Atlas do poziomu progresu. Takiego dość sporego, no to... Tak naprawdę Kirak to już wtedy do Lamusa idzie, nie? Bo nie ma sensu go wyciągać. Dużo bardziej opłaca się latać byle jakie mapy z, po prostu po... content, który chcemy i po prostu po kolejne mapy. Ponieważ sustain map można utrzymywać. No nie powiem. Ten amulecik mógłby być coś wart, tylko tak, on ma strengtha, on ma dexa, on ma crit multi i ESA sprawdzimy i takie są po exalcie. Także no, od niechcenia. To jest tier 2, tier 3, tier 2, no i tier 5 ESA. Gdyby to był tier 1 ESA, ojej, to bym piał ze szczęścia. Ale nie, więc Vendorino. Ten Dex Int... No zostawię, od niechcenia zostawię. Co my tu mamy? Dex Int i Dex Int, no właśnie. To by trzeba pokraftić. Divine, potrzebne Divine. Stealthy, no nie bardzo. Ale ja mam w ogóle 15 i jakich? Tutaj mam po tak, tu mam tak, tu mam tak. To są 15. To zrobimy tak. I same praktycznie dla walejki jeden Burial, czyli możemy próbować zaliczyć Buriala. Same Elemental Weakness, jeden Infibul. Infibli bym nie chciał. Beyondy to tam grzyb. Próbujemy tego Buriala zrobić. Kliknę Yunę. Chociaż można by... Czy ja Niko mam wyjechanego? Mam wyjechanego i mam trochę Sylfuru. Po tej mapie skoczymy do Niko, ulepszę Sylfur, jeśli będę mógł. I będziemy uzupełniali Niko. Tak myślę. Tam był magma barrier, więc trzeba uważać. I teraz Wagan plus 1. Cameria release, niech będzie. Keylock. Co jest link, niech się zamieni.
Trzeba tak kombinować, żeby było miodzio. Jedziemy kolejną junę. Stakuję sobie drugiego Vala, ponieważ Val Lightning Strike ma dwa charge. No i dostaję białego strzała. I to jest wszystko. Od kamery. Z jej młotka. Wale zdążyłem wywalić, więc trzeba je nastakować od nowa. Na pewno przed wejściem na kamerę to by było wskazane, tylko dziwię się, że te wale nie zrobiły obrażeń. Kameria ginie, więc kameria bach. Hilok 12 researchu dawaj. Jedziemy dalej. Patrz, Maven musiałbym jeszcze porobić zaproszenia. Żeby kilka punktów wyciągnąć z niej. Trochę mobów jest, stawiamy sentinela, sentinel się zużywa na setce mobów i można się bawić dalej. Uuu. Panie Jaśku. Gufa rozwalamy szybko. No te skaraby wezmę, żeby bossa nie buffować już bardziej. Bo ten buff na bossy to też taki niefajny. Przynajmniej w przesadzonej ilości buffów na bossy to tak się trochę ciężko robi. Boss najczęściej jest wtedy nie do zabicia. Ja maska już nie podniosę, więc jedziemy w bossa. I od bossa dostajemy one shota. Ale ja go zrobię. W sumie to ją. No, powinna spadać. Ho, ho, ho. O,
Ej, ale ruszaj, to mi się w żwawo, ziomek. Bo tu padniesz szybko. No właśnie o tym mówię. Nawet nie biorę teraz tego altaru, zaraz go wezmę. Bossa zabiję, to wtedy altar sobie wyczyszczę na luzie. Dziękuję. Mamy punkt teraz, gdzie ja chciałem ten punkt wsadzić. Były mi potrzebne dwa z tego co pamiętam. Ale gdzieś ten jeden wpiąłem tutaj. Pack size. To by nie było głupie nawet, ale... Czy ja nie wolałbym Niko jako zadań? Karty na alty, to w razie co mam juny. Wezmę te juny. Tak, na razie wezmę te juny, w razie czego przerzucę się na Niko. Ile mam punktów? Brakuje mi z Atlas Objektywów 4 i 7 z tego. No dobra, 4 i 7 to jest 11. Ja bym chciał to rozdać. 11 punktów to bym mógł wkleić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jeden zostaje, pięknie. Trzy, sześć, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Całe to drzewko mogę wziąć. Synthesis mapa. Tutaj mamy z trzema modyfikatorami. Modyfikatory. 100% i Monsters Drop Synthesis itemy. Okej. To będę brał. Trochę wyjdę poza plan. Ale trzeba na czymś kasować zyski. Równie dobrze mógłbym pójść tu w ekspedycję. 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nawet. Można pokombinować. Łapki. Łapki zobaczę. Po konwerty. Szukamy konwertów. Ale konwertów na razie nie widać, ani słychać. Nie widu, nie słychu, no. Za dziadostwem. Teraz pytanie, czy ja chcę te lava lake'i? Chyba nie. Nie chcę lava lake'ów, zdecydowanie nie chcę. Ale chyba będę musiał, bo nie widzę żadnych innych takich map, które bym robił. No to robimy. 4 lava lake'i do zrobienia, no dobra. No, no a miałem do niego lecieć, jo. Visit mine encampment. Visit. Voltaxi, generator i ulepszamy. Mamy 17,5. Siedemnaście i pół ka do zdobycia, więc mogę pobiegać sobie Niko. Tak, i ambusze do strongboxów.
Kortrial na 16 i fajno. Można polecieć jak najbardziej. Palimy Sentinela. On niech sobie tam buffuje te moby. Ale coś walnęło. No dalej. No. Call to fire. Już ambery, przepraszam. Cleary, coś takiego. Prawdy Sarmentów raczej nie zbieram. Mnie pajęczak się do mnie teleportował. Kij, grunt, że drugi Sentinel został użyty. Tyle wystarczy na początek. A dalej sobie je poczyszczę. Cofamy się, z tamtej strony już widać bossa. A bossem na lava lake'u jest kitawka. Więc ja nie wiem, czy ja tego bossa chcę robić, raczej nie. Po prostu sfarmimy mapy. Może co najwyżej na koniec mapy. Po kitapkę skoczę. Nie wiem, zupełnie nie mam pojęcia, ale czuję się zmęczony troszkę. Więc może być, że przez studentki. Albo po prostu moby na mapie są na tyle wredne. Też się może zdarzyć. Śmigamy po tą kitawkę, zobaczymy. Może go zberstuje dość szybko, a może nie.
Ła. Szybciutko schodzi, pani majster. Kitawka szybko w miarę schodzi. Bum. I kitawka się wywalił. No dobrze. Skoro kitawka się wywalił, to my robimy powrót do hideoutu. I zaraz kolejna mapa. Tym razem wezmę Rampage. Crit multi with fire, projectile speed. Strength dex ES. Ale tier 3. Teraz potrzeba by inteligencji. I to najlepiej nie na jakichś słabych tierach. Ale inta na jakimś tier 1 to też troszkę. Tier 3 jeszcze tak, o, od niechcenia. O proszę. My tu z Rampage'ami, a oni nam Delira. No dobrze. No to czyścimy wszystko, co się da. Z jak największym time speedem. O tak niestety Delira działa. Dobra, tu. Tu. Delira każe nam trochę przyspieszać na tych mapach. Więc na razie ominiemy bossa. I polecimy mapę. Na tą mapę jest fajny sposób, jak tą Delirę można fajnie szybko zczyścić. Więc ja postaram się go wykonać. Oczywiście nie chodzi o dokładność, chodzi po prostu o tempo. Bo im większe tempo, tym lepiej. No i tak nie mam jeszcze aż takiego depsu, żeby to wszystko padało na one-shocie, więc białe moby może tak, żółte raczej wątpię. No, dojedziemy do 1000. Kili. Tysiączek pękł. Znaczy dobity, bo on nie pęknie, nie może.
No i na dobrą sprawę, tak czy siak, całej mapy nie wyczyściłem, ale wyczyściłem stosunkowo dużo. Dużą część tej mapy. Szkoda tylko, że żadnego Delirium Orba nie wykosiło. Dobra, rytuale. No i teraz standardowo jak po delirium trzeba się cofnąć, lód pozbierać. Tutaj jest jeszcze harvest, więc do niego też skoczymy. Socket Link i chaos, tutaj mamy 5 krytów, więc ja biorę 5 krytów. Nawet 6 krytów, więc jedziemy. Kryt multi, fire, kryt multi elemental, nie bardzo. Kryt multi with lightning, cast speed, ok. Mamy jakiegoś innego kobalta? Gdzieś powinien tu dropnąć jakiś, zobaczymy. Weapon enchanty, life. Koldy mogę wrzucić tu. Socket linki. Mamy do polinkowania item, więc socket linki się zdadzą. Mini Claw. Kijowo. Life i socket numbers. No dobra. Nie wyrzeknie to w rytualu. Zobaczymy, czy nie ma jakiegoś. Kobalta. Kijowo. To mógłbym się postarać o... coś takiego. I krytami to zarzucić. Crit chance, crit multi. Crit multi, damage overtime multi, no lipa. Lipa total. Cold fire. Próbujemy w colda powrzucać. Nie ma nic ciekawego, lecimy dalej. Ambers. Contract na engineering nie bardzo.
Jedziemy z rytualem. Czyścimy ostatni rytuał i sprawdzamy przy okazji, co nam rytuał da. A rytuał nam daje tak naprawdę Gucio. Tak naprawdę Gucio, chociaż te coiny tak kuźwa śmierdzą, nie? Robimy tak. Po te coiny. Jeśli porobić decepty, to każda z tych paczek coinów to jest jeden room. Na dobrą sprawę. Ups. I Crimson Temple. Zawsze zapomnę, że na Lava Lake'u tutaj są też moby. I tak kurczę, może tego bossa nie robić, a jednak te miniony też, te moby też dają. One też mogą coś dropnąć. Tutaj by się co prawda Infinite Leech przydał na tej postaci, ale raczej takiej opcji nie ma. Brimstone, nie bardzo. O, no i dostałem. Dostałem skulki! Analnej. No niestety, zdarza się. Szczęście jesteśmy. Uhuhu. Co? Aha, dobra, ta kulka mnie rozpieprza. Jak to by mnie sięgło, to już bym się zdziwił. Jest... O kurde. Ale to nie jest... No 10C to nie jest specjalnie drogie. Po prostu walnęło. Ale można takie... Tak dalej, jak najbardziej. Ojejku, już mnie plecki bolą. Od siedzenia przed kompem 2 godziny, no trochę więcej. To vendor, altów nie wendoruj. Alty na cenę dużą, więc nie.
Ja nie mam Maelstrom of Chaos zrobionej? O kurde! Zaraz to biegniemy. Dobra, no Maelstrom of Chaos sobie wyczyścimy, to jest 16, więc coś tu może spaść czasami. Ale że ja nie mam tej mapy zrobionej? Przecież to jest common unikat. To nie jest przecież Dorianis Machinarium. Swoją drogą ta Dorianka jest mega droga. No. Przecież tutaj Mervel pada aż miło. Dziękuję. Wyczyszczę ją i tak do końca. Czyścimy Maelstrom of Chaos. I czekamy na jakieś ciekawe dropy może. Abyss? Przecież ja mam Abyss zablokowany. Dobra, moi drodzy, Maelstrom of Chaos skończona. Gdzie ten punkt można wrzucić? Ten punkt mogę tu dać. Jako zastępczak na dobrą sprawę. W późniejszym czasie mogę dać go pod Niko. Do Einara raczej się pchał nie będę. O, ale na dzień dzisiejszy będę kończył tego streama. Wam życzę miłego dnia, dobrych dropów. Cześć, czapa!